10 najdziwniejszych reprezentacji piłkarskich. Zapraszam oczywiście na mój kanał Światowy Futbol, gdzie dowiecie się dużo więcej na temat piłki. Link w opisie. 10 Kiribati reprezentacja jest członkiem federacji NF Board, czyli federacji dla drużyn niezrzeszonych FIFA oraz Konfederacji Piłkarskiej Oceanii. W piłkę nożną zaczęto tu grać w latach 50., jednak grano wyłącznie dla przyjemności, bez zachowywania podstawowych zasad piłkarskich. W roku 1979 reprezentacja Kiribati podczas Igrzysk Południowego Pacyfiku rozegrała pierwsze dwa spotkania międzynarodowe. W 2007 roku złożyli wniosek do FIFA o członkostwo. Został on rozpatrzony po 3 latach i odrzucony z powodu braku niektórych dokumentów. Najwyższe zwycięstwo drużyny to 5-0 z reprezentacją Fidżi. 9. Prowansja, drużyna należąca do NF Board, reprezentująca południowo-wschodnią Francję. Swoje pierwsze spotkania rozegrała już w 1921 roku z reprezentacją Katalonii, przegrywając 0-4 i 0-1. Na kolejne spotkania trzeba było czekać do roku 2008 i turnieju Viva World Cup, gdzie reprezentacja ta zajęła ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem punktów. Swoją pierwszą wygraną zespół zanotował pod koniec roku 2008, wygrywając z Monako 3-2. 8. Oksytania, reprezentacja zrzeszająca mieszkańców Francji, Włoch oraz Hiszpanii, mówiących językiem oksytańskim. Drużyna brała udział w Viva World Cup 2006, gdzie zajęła 3. miejsce i rozegrała 2 mecze, oba przegrywając, z Laponią 7-0 oraz z Monako 3-2. Najwyższe zwycięstwo drużyny to 14-0 z reprezentacją Czeczenii, zaś największa porażka to właśnie 7-0 z reprezentacją Laponii. 7. Tybet, drużyna piłkarska powiązana z emigracyjnym centralnym rządem tybetańskim w Indiach. Celem reprezentacji Tybetu w piłce nożnej jest popularyzacja sportu, a w szczególności piłki nożnej wśród Tybetańczyków. Reprezentacja Tybetu nigdy nie brała udziału w rozgrywkach Viva World Cup, dwukrotnie wzięła za to udział w innych rozgrywkach dla reprezentacji niezrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Wyjaśnienie, Tybet to takie inne państwo, tylko okupowane przez Chiny. 6. Wyspy Kokosowe. Wyspy Kokosowe są terytorium zależnym od Australii, jednak nie należą do Australijskiego Związku Piłki Nożnej. Występowała wielokrotnie w Winter Iceland Cup, w którym raz zwyciężyła, ale nie bierze udziału w innych rozgrywkach piłkarskich na świecie. Najwyższe zwycięstwo drużyny to 4-0 z Wyspami Bożego Narodzenia, z nimi też zanotowała najwyższą porażkę, aż 10-3. 5. Sahara Zachodnia. Najdziwniejsze jest tu oczywiście umiejscowienie regionu, jaki reprezentuje drużyna. Sahara nie jest chyba najlepszym miejscem na rozgrywanie spotkań. Najwyższe zwycięstwo reprezentacji to 1-0 przeciwko Macau, zaś najwyższa porażka to 2-1 przeciwko Galicji. 4. Laponia. Amatorski zespół reprezentujący Szwedów, Finów i Norwegów zamieszkujących Laponię. W listopadzie 2006 roku zespół brał udział w pierwszej edycji turnieju drużyny niezrzeszonych FIFA Viva World Cup, w których zajął 1. miejsce, pokonując zespół Oksytani 7-0 oraz dwukrotnie Monako 14-0 oraz 21-1. Zespół Laponii ponownie stawał na podium tego turnieju w 2008 i 2009 roku, zajmując dwukrotnie 3. miejsce. W 2010 roku zrezygnowali z udziału w 4. edycji turnieju. Najwyższe zwycięstwo drużyny to 21-1 przeciwko Monako, zaś najwyższa porażka miała miejsce w 1987 roku przeciwko NRD. Wynik to 6-0. 3. Śląsk. Nieformalna drużyna piłkarska, w której skład wchodzą wyłącznie zawodnicy grający na co dzień w górnośląskich klubach piłkarskich. Historia piłkarskiej reprezentacji Górnego Śląska sięga początku lat międzywojennych. Najwyższe zwycięstwo miało miejsce w 1935 roku przeciwko Śląskowi Niemieckiemu. Wynik to 9-1, najwyższa porażka zaś to rok 1920 i mecz z Czarnymi Lwów oraz wynik 8-3. W 2008 roku reprezentacja Śląska zremisowała 1-1 z reprezentacją Polski. 2. Grenlandia, amatorska drużyna piłkarska zrzeszająca mieszkańców duńskiego terytorium autonomicznego Grenlandii w Ameryce Północnej. Stadion reprezentacji Nuuk Stadion o pojemności 2000 miejsc ma nawierzchnię żwirową oraz znajduje się w stolicy Grenlandii, Nuuk. W Grenlandii 10% społeczeństwa stanowią piłkarze. Najwyższe zwycięstwo drużyny to 16-0 z wyspą Sark, zaś najwyższa porażka to 6-0 z Wyspami Owczymi.
1. Watykan. Drużyna piłkarska niezrzeszona w UEFA ani FIFA reprezentująca Watykan w meczach towarzyskich. Większość zespołu składa się z Gwardii Szwajcarskiej. Reszta to pracownicy i administracja. Watykan rozegrał mecze jedynie z reprezentacją Monako. Wszystkie przegrał, zaś najwyższa porażka miała miejsce w 2013 roku i wyniosła 2-0. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Zajrzyjcie również na inne nasze kanały, Światowa Historia, Światowy Futbol, Niezmyślam, kanał poświęcony popkulturze oraz Backbone, mój autorski projekt. Ponadto ogarnijcie anglojęzyczne kanały, linki oczywiście w opisie. Cześć!